na horoskop miesiąca na luty 2019. Słońce pozostaje w Twoim znaku do 19 lutego i to jest najlepsza informacja, jaka tylko może być, ponieważ ze Słońcem w Twoim znaku masz dużo energii, masz szansę tutaj nie tylko poprawić swoje zdrowie, ale także, jeżeli chodzi o relacje, o partnerstwa, o znajomości, będzie w tym kierunku się przede wszystkim poprawiać. Słońce w znaku oznacza czas urodzin. Wszystkiego najlepszego dla tych, którzy jeszcze tych urodzin nie obyśli, ale mają czas do 19. Tą pozycję tego Słońca i dodatkowo Merkurego, który jest w Twoim znaku do 10 lutego 2019, zajęłabym się sobą, poprawiłabym swój wizerunek, wpływa przede wszystkim pozytywnie na Twój imidż. Tutaj są przyjemności, radości, ale także jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, o kwestie biznesowe, o zarabianie pieniędzy, o nawiązywanie niekonwencjonalnych kontaktów, czy też w każdym bądź razie do 10 lutego, do 10 lutego masz najlepsze szanse przede wszystkim na inicjowanie i na zarabianie porządnych pieniędzy. Jeżeli chodzi o Twoje pomysły, wodniki mają zawsze świetne pomysły, te należy realizować, tak? Te należy wdrażać w życie i tutaj przyda się razem ze Słońcem i razem z Merkurem przede wszystkim fokus skierować na poznanie nowych ludzi, jeżeli ktoś ma jakieś biznesy, czy jest we własnej działalności, aby wyjść samemu z inicjatywą, aby jeszcze raz przypomnieć się na przykład u starych klientów. To by było bardzo ważne, załóżmy od 10.2, kiedy Merkury przejdzie do drugiego domu, do znaku ryb, ponieważ on będzie w marcu tutaj w biegu wstecznym. Cały fokus z Merkurem w Twoim znaku, najpierw w Twoim znaku do 10 lutego, następnie w znaku ryb, czyli przed Tobą, jest na zarabianie pieniędzy, na poprawienie sytuacji gospodarczo-materialnych, na nawiązanie nowych kontaktów i będą się pojawiali przede wszystkim ludzie, z którymi możesz współpracować, z którymi możesz kooperować, zarabiać pieniądze i przy okazji wykorzystałabym przede wszystkim tego Merkurego, także jeżeli przejdzie do znaku ryb po 10.2, aby kierować się intuicją, aby kierować się szóstym zmysłem, ponieważ on będzie w marcu w znaku ryb w biegu wstecznym, tak? I niektóre sytuacje, czyli jeżeli na początku, załóżmy, jesteśmy w jakimś biznesie, parę kontaktów czy parę przyrzeczeń się nie spełni, jest, że do marca jeszcze dwa razy będzie tutaj można poprawić daną sytuację. Jednak energia razem ze Słońcem jest najlepsza. Do 19.2 jest Twój najlepszy czas. Wykorzystaj to, jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, jeżeli chodzi o kwestie partnerskie i domowe, a także o spełnienie swoich celów zawodowych. Mars pomaga Ci przede wszystkim w sekstylu do walentynek, czyli do 14.2 i z jego energią, jeżeli chodzi o komunikację wszelkiego rodzaju, o wyjazdy, o komunikowanie, o przekazywanie wiedzy, możliwe, że zapiszesz się na jakieś kursy, czy też chcesz coś wyjaśnić, czy też z kimś porozmawiać, wykorzystałabym to przede wszystkim do 14 lutego, bo z Marsem masz tutaj bardzo dużo energii. To jest power, to jest działanie, to jest inicjatywa i warto to wykorzystać, bowiem 4 lutego odbywa się nów księżyca w Twoim znaku. Ten jednak czas przed 4, 2, 3 i 1 energia jest bardzo trudna, tak? Ponieważ mamy trudne konstelacje. Mars stoi w kwadracie przede wszystkim do Plutona. Jest to konstelacja agresji, nie musi to być koniecznie, że tak powiem, jeżeli dotyczy, nie dotyczy bezpośrednio Ciebie, ale przede wszystkim sytuacji w domu. I tutaj razem z Nowiem w Twoim znaku, Now jest raz do roku i warto to wykorzystać,
przede wszystkim po to, aby pokazać się indywidualnym, aby działać oryginalnie, aby spełnić się osobiście, aby podkreślić swoją indywidualność, aby zrealizować swoje marzenie, aby wdrożyć to w życie, tak? Czyli to by było przede wszystkim najważniejsze, ponieważ masz Plutona i Saturna za sobą, dodatkowo 3 lutego Wenus przechodzi do znaku koziorożca i jest tutaj, że będziesz się może potrzebował spokoju, może będziesz gdzieś przemyślał coś, może będziesz dużo czytał, czy też nie będziesz miał ochoty na wyjścia czy na spotkania. I tutaj bym naprawdę wyszła z tego cienia i z zamyślenia razem ze Słońcem i wykorzystała ten najlepszy czas. Dlaczego? Dlatego też, że Mars następnie po 14 lutego będzie przechodził do znaku byka i ustawiał się w kwadracie. Z tym kwadratem trzeba by było przede wszystkim, jeżeli chodzi o sytuacje domowe, o relacje z rodziną, o w praktycznym jakimś sensie, tak? Czyli nie wiem, czy będziesz się przeprowadzał, czy będziesz coś zmieniał w domu, czy będziesz coś naprawiał, czy będziesz coś konstruował, bo Mars w byku działa przede wszystkim powolniej, a do 14 marca masz bardzo dobrą energię, to jest sextyl, tak? Przede wszystkim jest tutaj działanie, jest inicjatywa, jest własna inicjatywa, nie czekanie, aż coś się samo zrobi, nie podejmowanie decyzji, ale wręcz przeciwnie, tak? Czyli sam działam, sam inicjuję, sam wychodzę z inicjatywą. Uran, planeta zmian, planeta rewolucji, planeta nowoczesności, twój patron, będzie bowiem przechodził 6 marca 2019 do znaku byka. I to jest ostatni miesiąc, kiedy możesz jego pozytywną energię, energię swojego patrona, wykorzystać do komunikacji, wykorzystać do szkoleń, do zdobywania wiedzy, do przekazywania wiedzy, do komunikowania. Następnie na jego miejsce już 18 lutego przechodzi tutaj Chiron. Razem z Chironem, który zostanie w znaku barana 8 lat, warto jest przede wszystkim nie poddawać się, ale walczyć o swoje wizje i o swoje plany, nie rezygnować siebie. Chiron jest uzdrowicielem, on będzie pokazywał nam nasze słabe strony, on będzie pokazywał nam, że nie jesteśmy idealni, ale dla Ciebie przez następne 7 lat stoi pozytywnie nastawiony i tutaj nie będziesz się za bardzo może przejmował tym, że coś źle powiedziałeś, że coś źle napisałeś, ponieważ wiesz dokładnie, ile masz wiedzy, co sobą reprezentujesz, co sobą przedstawiasz. I to bym wykorzystała w następnych latach. Uwaga na tego Marsa od 14 lutego. Tutaj jest, że sytuacja w domu, sytuacja w familii będzie potrzebowała Twojej wzmożonej uwagi. Może właśnie do jakichś reperatur, tak? Czy trzeba coś nareperować, czy że coś trzeba naprawić, że coś trzeba zrobić w praktyczny sposób. Nie jest to energia taka jak w Marcie, że mamy bardzo dużo energii, działamy energicznie, ale wszystko jest powoli, abyśmy się tutaj zabezpieczyli i tematy zabezpieczenia przede wszystkim sytuacji w domu, sytuacji w rodzinie, czy też wyjaśnienia kontaktów z członkami rodziny poświęciłabym na to czasu, nawet jeżeli może to Cię kosztować więcej energii. 19 lutego odbywa się pełnia w znaku Panny i tutaj ci, którzy mają zobowiązania, którzy mają kredyty, załóżmy, czy też inne jakieś zobowiązania, ta pełnia nie ma bezpośredniego wpływu na Twoje Słońce, ale ma wpływ na to, że sytuacje finansowe związane, załóżmy, z jakimiś zobowiązaniami, czy z pieniędzmi od innych, czy z kredytami, czy z ubezpieczeniami, może tutaj trzeba coś uporządkować, to jest pierwsze. Drugie, jest możliwe, że po tej pełni, ponieważ Merkury będzie przechodził do ryb i zostaje tutaj 2 miesiące, czyli w jaki sposób Ty będziesz
zarabiał pieniądze, wpłynie na to, że trzeba coś zakończyć, aby coś rozpocząć, tak? Aby pieniądze zaczęły wpływać z zewnątrz. Czy też mogą to być jakieś korzyści, jeżeli chodzi, na przykład ktoś jest w partnerstwie, tak? Czyli partner, załóżmy, dostanie pieniądze i ty będziesz mógł z tego skorzystać. Najpiękniej stoi Jowisz. Jowisz stoi najpiękniej do 2 grudnia 2019. Z Jowiszem w znaku Strzelca realizujesz swoje marzenia, tworzysz nowe marzenia, tworzysz nowe wizje, wchodzisz w krąg nowych przyjaciół, nowych ludzi, którzy cię protegują, którzy biorą cię w opiekę. Tu korzystasz przede wszystkim z energii nowych przyjaciół. Tutaj też oczekiwana jest ekspansja i wykreowanie nowych wizji i nowych marzeń, które na pewno będą zrealizowane do końca roku 2019. Energia w lutym całkowicie się zmienia. Ten pierwszy tydzień do nowiu w Twoim znaku jest bardzo trudny ze względu na konstelację Marsa w kwadracie do Plutona 2 lutego. Tutaj należy uważać. Dodatkowo 13 jest także trudnym dniem, ponieważ Mars łączy się w Uranie, z Uranem właśnie w trzecim domu, czyli tutaj bym na przykład uważała w komunikacji wszelkiego rodzaju, nie reagowała gwałtownie, nie reagowała pod wpływem impulsu. Kto jeździ gdzieś, no to uwaga autem, tak? Czyli także 13 lutego. Nowa energia zmienia się ciągle i tempo będzie przyspieszać, tak? Już będzie przyspieszać nie tylko dlatego, że Wenus przechodzi do koziorożca, że Mars przechodzi do byka, że Chiron będzie przechodził do znaku barana, ale od marca, od 6 marca 2019 dalej, ponieważ Uran po 84 latach wraca do znaku byka i tutaj będzie zmieniał wartości, jeżeli chodzi o Ciebie, dotyczy to sytuacji rodzinnych, sytuacji domowych, sytuacji zamieszkania, relacji z rodziną, bliższą i dalszą, Twojej przeszłości i Twojej przyszłości, jak to wszystko będzie zorganizowane. Najważniejsze przede wszystkim na luty 2019, jak i do końca roku 2019, warto jest słuchać się siebie, zaakceptować swoje ego, walczyć o siebie, o swoje wizje i o swoje plany, stojąc przede wszystkim do tego, kim naprawdę jestem, tak? Czyli pozostać prawdziwym i autentycznym. Ja dzisiaj bardzo dziękuję, zapraszam serdecznie do porad. Numery kontaktowe są pod wideo. Życzę wszystkim pięknego miesiąca lutego.